Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj będę degustował wyjątkowe piwo Vintage Ale z browaru Fuller's, edycja z 2009 roku. To jest Barley Wine, czyli taki styl, który można przetłumaczyć jako wino jęczmienne. A ten jest dodatkowo wypuszczany w wersji właśnie takiej vintage, czyli rocznikowanej, tak jak wina. Ono jest wypuszczane na rynek od 97, czyli od 15 lat. To jest wersja, która była jakby na 12, jako 12 wypuszczona. To piwo jakby zapoczątkowało takie zjawisko właśnie wypuszczania specjalnych edycji rocznikowych, które się nieco różnią z każdym rokiem. No oczywiście piwosze kolekcjonują te poszczególne roczniki, porównują je, jak zmieniają się z czasem. Tutaj na tym opakowaniu, tym pięknym pudełku napisano, że ponieważ musimy podać jakiś termin przydatności, więc podaliśmy, że best before 2012, czyli najlepsze do końca 2012 roku, ale można je spożywać długo, dłużej, dlatego że jak dobra whisky, czy jak dobre wino, z czasem zyskuje. Tak wygląda etykieta. Na kapslu mamy taką jakby banderolkę. No i zaraz zobaczymy, jak to piwo smakuje. Ono już dosyć długo czekało mnie na degustację, jakoś ciągle nie mogłem znaleźć okazji odpowiedniej. Bardzo mocny, taki karmelowo-likierowy aromat. Ono jest refermentowane w butelce, czyli że z każdym rokiem jego smak się troszkę zmienia. Tu widzimy, że jest lekko nieklarowne, lekko opalizuje. Barwa, ponieważ to jest dosyć grube, szeroka czasza jest, wobec czego wydaje się taka brązowo-ciemny bursztyn, może już miedziane, herbaciane. Piana bardzo ładna, drobno-pęcherzykowa, koloru takiego kremowego, beżowego. To piwo ma 8,5% alkoholu. Jak napisano na etykiecie, wypuszczono go tylko 160 tysięcy butelek. No nie jest tak do końca tylko, bo na początku wypuszczano 50 tysięcy. Rocznie, te pierwsze edycje. No i co tutaj jeszcze ciekawego napisano? No, że poleca to główny piwowar, John Keeling. No i zaraz spróbujemy. To jest właśnie specjalna edycja ich regularnego produktu, czyli Barley Wine, który nazywa się Golden Pride. Ja piłem tego Golden Pride i nie oczarował mnie jakoś szczególnie. Zobaczymy, jak będzie z wersją vintage. Aromat likierowo-słodko-słodki jest ten aromat. Nie ma za bardzo nut takich typowych dla starego piwa utlenionego, bo utlenienie może się objawiać na dwa sposoby, albo na taki przykry, czyli właśnie mokry karton, jakaś stara szafa, albo na taki przyjemny, czyli właśnie nuty porto, nuty suszonej śliwki. No, jest całkiem niezłe. Dosyć gęste, wyklejające lekko jamę ustną. Alkohol właściwie w smaku niewyczuwalny, troszkę takie pieczenie na języku. Jest mocno karmelowe. Właśnie taki aromat likieru jakiegoś takiego
likieru karmelowego, czy likieru toffee. Może to jest właśnie bardziej toffee niż karmel. Bo karmel to są, czym się różni karmel od toffee? Toffee to jest to takie ciągnące, jak w krówce, czy jak w Snickersie. Natomiast karmel to są karmelki, czyli twarde takie cukierki. Powiem szczerze, że zdecydowanie preferuję toffee nad karmelem, aromaty w piwie. Goryczka średnia, lekko alkoholowa. Dosyć ładnie tutaj ta piana się zachowuje na ściankach tego szkła. Tutaj możemy tego typu piwa dobrze trzymać w ten sposób, żeby ogrzewać. Natomiast ja z premedytacją nie trzymałem tego piwa w lodówce, tylko po prostu w korytarzu. Tak więc myślę, że ono jest dosyć ciepłe. Zaraz zobaczymy, ile ma stopni. No, temperatura spada. 19. 18. Co tu jeszcze można powiedzieć ciekawego w aromacie? No, chmielu na pewno nie ma. Nie wyczuwam. To jest właśnie to jest coś, co mi się bardzo podoba w amerykańskich barley wine. Na przykład w takim piwie Old Foghorn z browaru Anchor. I ono jest właśnie chmielone amerykańskimi chmielami i to już jest w ogóle super mieszanka. Natomiast tutaj chmielu nie ma, jest tylko taki karmelowo-słodowy. No, jakieś 16,5 stopnia. Czyli teoretycznie bardzo wysoka temperatura jak na piwo, ale przy tego typu piwach grzechem byłoby schłodzić je poniżej 10 stopni. To jest po prostu zbrodnia. Bo no to piwo wtedy nie oddawam nawet połowy tego, co oddawam w takiej temperaturze. Czuję takie śliwki, ale nie są to suszone śliwki, tylko bardziej śliwki. No świeże, w miarę świeże. Dla mnie no jest nieco za mało wyraziste, żebym mógł doznać jakiejś tutaj ekstazy. Jest lekko przyciężkawe, no ale to jest zrozumiałe, no bo to jest barley wine. To jest piwo, które podejrzewam ma... Oni niestety nie podają zawartości ekstraktu, ale obstawiałbym około 18 do 20 stopni Plato. No piłem, no na pewno Old Foghorn jako barley wine mi lepiej smakuje. No i o co tutaj w ogóle chodzi z tym barley wine? Barley wine, czyli wino jęczmienne, to jest taki styl, który wywodzi się od piwa z browaru Bass, które oni sobie pierwszy raz użyli nazwy barley wine. No i w zasadzie na wyspach to wygląda tak, że barley wine to było najmocniejsze piwo w danym browarze, najmocniejsze ale w danym browarze. I tyle. I ten przekrój jest bardzo szeroki. Od właściwie nawet 15-16 do piw o ekstrakcie powyżej 20 stopni Plato. Natomiast oczywiście Amerykanie poszli dalej i robią barley wine, które mają po 30 stopni Plato i więcej. Wersja amerykańska jest też mocniej chmielona i na goryczkę, i na aromat. Tutaj ta goryczka jest średnia. Powiem szczerze, że gdyby była no, trochę mniejsza, to już by było piwo męczące, bo ono ma jednak dosyć dużą pełnię. Jest dosyć słodkie. Przy czym to nie jest słodycz taka, jak spotykamy w niektórych polskich piwach. To jest słodycz w miarę stonowana i przyjemna, karmelowa. Natomiast no, ewidentnie jest to piwo po tej słodkiej stronie. Gdyby ta goryczka była w ogóle odrobinę lżejsza, no to piwo by było już ulepkowate i no nie byłoby kontry dla tej słodyczy. Powiem szczerze, że no, nie zerwało mi skarpet. Jest ok,
Natomiast no, obiecywałem sobie znacznie więcej, ale powiem szczerze, że jak już próbowałem tego Golden Pride'a, to trochę mi entuzjazm opadł, jak się okazało, że to jest właśnie to samo piwo, tylko tyle, że w edycji specjalnej. Co można o tym piwie powiedzieć? No, fajna jest ta słodowość, ale brakuje mi tu chmielu, brakuje mi tu goryczki, która by to jeszcze skontrowała, brakuje mi trochę po prostu jaj w tym piwie. No, myślę, że ci, którzy preferują bardziej stonowane, bardziej klasyczne, wiecie, to piwo jest bardzo właśnie takie angielskie, tak? Takie jak dystyngowany lord, który nie podnosi głosu i tak dalej. Ja wolę punk rockowe podejście Brewdoga czy amerykańskich browarów. No i tyle. Tak czy owak, jeżeli macie możliwość, to spróbujcie. Może nie szarpcie się na wersję vintage, natomiast Golden Pride'a na pewno warto spróbować. To jest dobry reprezentant barley wine brytyjskiego czy angielskiego, a jest stosunkowo łatwo dostępny. Można go łatwo kupić. Przez jakiś czas był chyba... Ja go kupiłem w jakimś supermarkecie kiedyś. Tak czy owak, wasze zdrowie.